Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Marca, to jest kolejny odcinek, zagramy w ROM 2 Total War. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku skupimy się na podboju i utrzymaniu przyczółka w obecnej Francji, a to jest frakcja prowincja Celtica i Nomantowie. Okej, okay. To więc tak, będę starał się przegrupować wszystkie swoje siły w ten rejon. Tak więc będą się na pewno zakończyć turę, bo tutaj chyba wszystkie możliwe rzeczy zrobiłem. Zobaczmy sobie tylko, jak tutaj wygląda sytuacja zadowolenie w prowincji, jaki jest, bo cholerka, ciężko to zauważyć. Ale widzę, że jest na plusie, co mnie cieszy. Bardzo. Zobaczmy teraz tutaj. Minus 3, nie, to wy wracacie. Szkoda, że tym musiał jedną armię jedną zostawić. Okej, wy się możecie tutaj gdzieś przemieścić. Was wyciągniemy w następnej turze. Tak więc co ludziska. Będę sobie tu głównie zbierał hajs na rozbudowę miast. 500 do przychodów na plusie, a tutaj bym miał już 700. Brakuje mi technologii. Tutaj technologia tak samo. Minus 4 do ładu publicznego. Niedobrze. Tu mam 3 do ładu publicznego. Zobaczmy, jakbym to rozbudował. Minus 4 do ładu publicznego. No też niedobrze. Będę potrzebował na pewno potencjał ludzki. Tutaj w Iska chyba też nie za bardzo. To jest chociaż 3 na plusie. Dobra, to więc tak ludziska, kończymy turę. I zobaczymy, co będzie się dziać. Mam nadzieję, że żadna frakcja teraz mi tutaj nie wyleci. Jak Filip z Knopi. I będę się to się ustawić gdzieś i najechać tą prowincję gdzieś z tej strony. Mają dużo oddziały w samych generałów, może być dosyć upierdliwe to. No, ta armia jest już na wyniszczeniu, także tutaj się nie będę jej obawiać. W sumie może po drodze uda mi się ich zaatakować. To by dał mi jakieś bezpieczeństwo w tym regionie już totalne. Ale zobaczymy ludziska, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Opracowano technologię, świetnie. Odkryto ukrytego wysłannika, no dobra. Z tymi panami się już policzymy. Z automatu. Obecnie sobie wybiorę, weźmiemy postawę agresywną. Nie zdążył nawet mi uderzyć. Tradycje wojskowe, świetnie. Co wy tu macie? Wyśmienici wojownicy, świetnie. Dobra, to sobie weźmiemy. Okej, wy tutaj przemierzajcie ten teren. To jest 8 na plusie. Zadowolenia. Musicie się tu już utrzymać przez 3 tury. Macie też wysokie zadowolenie, także was też mogę tutaj gdzieś wyciągnąć. Faktycznie wy już możecie płynąć na ten region. Wy się tutaj spotkacie za 2 tury. Ale tu będziecie chyba potrzebować 4. Aha. Dobra. Także bliska jeszcze odkładam sobie hajs. Nic niestety tutaj nie poradzę teraz. Jest taka patowa sytuacja. Będzie więcej klikania na kończenie tur niż na samą walkę i męczeniem się z przeciwnikiem. Hmm.
Jestem ciekawy, co tamten mój następny wróg kombinuje, skoro ma tyle generałów powerbowanych i tylko wszyscy siedzą we flocie. To jest dosyć interesujące. Także no, myślę, że przyczółek nie będzie ciężko utrzymać. Okej, wy panowie tutaj. Wy tak samo. Wy za dwie tury, tak? Dopiero. Dobra, także już sobie ze spokojem tu się ustawimy. Że nie było ukończoną budowę, zbiorniki. W którym mieście to było? Aha, dobra, w tym. To luz. Tu przydałoby się rozbudować to miasto. W sumie jaką technologię tu potrzebuję? Zobaczmy. Nic z tych rzeczy. Są same świątynie, praktycznie nic nie ma ciekawego, a tutaj? Okej, dobra, pójdziemy sobie w to. Za 15 tur dopiero będę mógł rozbudować nasze prowincje. No cholera, dużo. Nie powiem, że nie. A jak tutaj sytuacja się utrzymuje w tym regionie? Czy ja was mogę wyciągnąć? Mogę, świetnie. Także wy chłopaki także tutaj. Chociaż tutaj możecie przywędrować za dwie tury. Zobaczmy, mam nadzieję, że tam zadowolenie mi nie spadnie, bo jak nie, tam stworzę sobie taki malutki oddziałik na wyspach. I może to coś mi konkretnego da. No niestety ludziska taki, spodziewałem się, że wyjdzie taki jeden mniejszy odcinek, ale mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Ale dopóki nie zdobędziemy tu żadnego przyczółka, no jest, no będzie ciężko. Mam nadzieję, że żadna z moich armii nie padnie. I tak przy okazji, wasze zdrowie, ludziska. Okej, jest jedna frakcja Rodos. Wy tutaj sobie popłyniecie. Świetnie. Wy dopiero za turę jedną. Wy jesteście praktycznie na miejscu. I wy też za jedną turę. Pięknie. Teraz tak. Dobra, to będzie za 4 tury. Przydałoby się coś takiego wybudować, żeby mieć w miarę większy hajs. To jest iska. Jeden na zadowoleniu, jeden na zadowoleniu, coś cieniutko. Jeden na zadowoleniu. 10 do zadowolenia, świetnie. Jeden. I tu jest dycha. Dobra, widzę, że tutaj będzie musiał rozbudowywać te miasta. Do przychodu z rolnictwa. Będzie nadwyżka żywności, co mnie cieszy. Ale tu mi tak nadal brakuje hajsu i jakiejś technologii. Minus 4 do ładu publicznego, cholera, no. Jaką frakcję napotkano? A, tutaj jakaś frakcja, dobra, mniejsza z tą. Dobra, to na razie sobie schowamy. Jest jeszcze jedna tura. Cholernie małe ludziska mam dochody. Przydałoby się coś z tym zmienić. Zobaczymy, jak będzie zadowolenie na terenie Brytów, czyli mojego państwa, które już ma dwie prowincje i to będzie jakieś 6 osad chyba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no 6 osad będzie. Tak sobie mniej więcej w głowie liczę.
Okej, my to w następnym turze powinniśmy sobie już... Zaszczytna śmierć. O, ja muszę wybrać jednego z wodzów. Aha, dobra, ten padł. No niestety, no szkoda trochę mi było. Dobra, w targ nie idzie, no niestety. Your orders? Hail to the mother! Hail to the mother! Returning to shore for the tribe! Okej, panowie, wy sobie już tutaj idźcie. Teraz tak, co ci tutaj kombinują moi wysłannicy? Dobra, będziemy robić już inwazję pełną gębą. Tu żadnej floty nie mam. A mi pokazuje, że jest. To jest ciekawe. Ale to są dwa oddziały. Dobra, kończmy turę. Będę musiał szpiega wysłać w te rejony. To może być cholernie ciężko. A tu widzę, że oni nawet nie rekrutują nikogo, co jest dla mnie rzeczą niespotykaną. Czyli myślałem, że komputer na normalnym poziomie trudności coś będzie już kombinować. A widzę, że mu to za bardzo nie wychodzi. Okej, okay, a tu widzę, że takie rozmaicenie na mapie. Ciekawie zrobione. Okej. Dalej, 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 szybciej, szybciej, szybciej. I Rodos na samym końcu. Nie rób niczego. Teraz spróbujmy się zbliżyć w miarę blisko tego miasta. Zobaczmy, co tutaj się dzieje w tym miasteczku. Musimy mieć jakiś podgląd na całą obecną sytuację. To jest dosyć spora armia. Dobra, panowie, wy się przemieścicie tutaj. Okej. Teraz tak, jak to zadowolenie? Minus jeden. Niedobrze. Minus jeden, minus jeden. Minus jeden. Siedem. Cholera, będą się tutaj trochę popracować nad... W sumie to rozbudową tego... tych miast. A teraz tak, tworzyć nowych generałów. Okej, nice. Tu jest zadowolenie. Tu też. O, 7, pięknie. Tu też jest zadowolenie, także chyba nam się dostawić tego jednego generała. Gdzie ta nowa potęga się wyłoniła? O, no jakim zadupie, on mnie tak ciągnął po całej mapie. Dobra, zwiadowca. To dopiero za to będziesz mógł coś tutaj robić. Aha, dobra. No nic, skończymy sobie turę. I spróbujmy przejąć to jedno miasteczko. Potem spróbujmy przejąć tą prowincję. Znaczy całą prowincję, ale to na pewno dopiero bliska w następnym odcinku. A dobrze jest tak zajmować właśnie tereny prowincjami. To dosyć ułatwia cały rozwój gospodarczy regionom. Mam nadzieję, że nie będzie dużego wskaźnika ujemnego dla... O! Miło.
Jeszcze ktoś musi do mnie dzwonić, kiedy ja nagrywam ludzko. Muszę się nauczyć, żeby wyłączyć telefon przed każdym nagraniem. Dalej nie pójdziecie, tak? No dobra. Zobaczmy, panowie ci. Wypowiedź za mnie wojnę oczywiście. A na pewno. Zrobimy oblężenie. Pomożemy chłopakom. O i zobaczcie teraz, jak to pięknie wygląda. Z automatu. Praktycznie tutaj postawa agresywna najlepiej by się tu zdawała. Jak milutko. Ci trochę potracili. No, dajcie mi ludzi ktoś spokój, bo cholera chce nagrywać. Okej, okupacja. Okej. To mamy zwiększoną rangę. A teraz który? Nawigator, to mi się nie przyda. Taktyk. Okej, to weźmiemy. Dobra, wy ruszacie tutaj ze mną teraz na te prowincje. Może być dosyć interesująco. Zobaczmy, jak tutaj sprawy się mają. 4 do zadowolenia. 4, 4, 4, pięknie. 7 i 7. Wiecie co, ludziska? Zaraz do was wrócę. Poczekajcie chwilę. Bo wiecie co, zrobię sobie taki dzisiaj krótki odcinek, ja może nagram jeszcze jeden, żeby mieć na zapas. A więc co, ludziska, mam nadzieję, że wam się podobało. Wiedziałem, że będzie jeden taki odcinek dłuższy, zaraz odbiorę. I co, komentujcie, oceniajcie i trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!